Mamo? Tak? Myślałem, że pewne sprawy mam już za sobą. A tu się okazuje, że znowu jestem w punkcie wyjścia i wszystko szlak trafił. Dlaczego tak mówisz? No wiesz, że od jakiegoś czasu nie spotykam się już z Agnieszką. Ach, ludzie się czasami kłócą, to normalne. Nie, ale ona ze mną skończyła. Pokłóciliśmy się. Wszystko przez Izę, bo przyszła do niej i zaczęła o mnie opowiadać jakieś dziwne historie. No co, Agnieszka jej uwierzyła? Nie wiem. Zaczęliśmy się szarpać. Zamachnąłem się i niechcący uderzyłem Agnieszkę. Ale przysięgam, naprawdę nie chciałem. Wierzę ci. Ja wiem, że nie cofnę tego, co się stało, tylko że ona nie chce słuchać moich wyjaśnień. Ale próbowałeś z nią rozmawiać? Czy mówiłeś jej o swoich problemach? No to nic nie da. Ale dlaczego? No spróbuj, przecież zależy ci na niej. No ja bym właśnie tak zrobiła, po prostu porozmawiałabym z nią. Nic nie rozumiesz, to nic nie da. Ale dlaczego tak mówisz? Przecież to jest mądra dziewczyna. No i co z tego? No, niejedno w swoim życiu widziała. W swojej pracy spotyka się z różnymi problemami. No może jest w stanie ciebie zrozumieć. Powiedziała, że w jej domu nigdy nikt na nikogo nie podniósł ręki. Kochanie, dobrze wiemy, że twoje reakcje są czasem... No, że nie panujesz nad swoimi emocjami. Może jednak powinieneś się zacząć leczyć. Ale zanim się wyleczy, ona już sobie ułoży życie z kimś innym. To tego nie wiesz. Więc może lepiej zacznij terapię. Żebyś był przygotowany na każdą ewentualność. Także na taką, że może jednak Agnieszka zechce do ciebie wrócić.